Bardzo miło mi Was poznać. Pełnię rolę menadżera marketingu w Empyrean, wydawcy i twórcy przede wszystkim House Flippera. Nad grą pracowaliśmy od momentu, powiedzmy, takich wstępnych idei do tego, że już została wydana, około półtorej roku. Podobała nam się idea tworzenia domów w Simsach. To było jak takie oczywiste nawiązanie, ale jakby no, nie przepadaliśmy za tą, za tymi możliwościami, powiedzmy, socjalnymi, że tam tworzyło się tą rodzinę, wysyłało się ich do pracy. To było dla nas takie no, nieciekawe. Natomiast sama idea remontu, to, że można sobie stworzyć miejsce, takie swoje własne, taką jaskinię, powiedzmy, programisty, czy coś w ten deseń, no to właśnie bardzo nam się spodobało. Chcieliśmy zrobić coś tego typu, właśnie z perspektywy takiej, że to my jesteśmy tym człowiekiem od remontów, że możemy chwycić młot w rękę i te ściany sami rozwalać. No, jakby trudności pojawiały się od samego, powiedzmy, początku, czyli na takim poziomie, powiedzmy, programistycznym, bo na poziomie, powiedzmy, samych idei, to idee były piękne i wspaniałe, natomiast nie wszystkie rzeczy dało się włożyć do gry tak, żeby nie popsuć jej optymalizacji, bo jednak gra mogłaby wyglądać cudownie, mieć wspaniałe mechaniki, aczkolwiek chodziłaby po prostu w kilku klatkach na sekundę i byłaby totalnie niegrywalna, więc tutaj po prostu musieliśmy z pewnych rzeczy zrezygnować. I to, co też nas zdziwiło, to że ludzie, bo staraliśmy się w ogóle zrobić takie dość skomplikowane na początku mechanizmy, na przykład naprawiania elektryczności, tam montowania toalety czy jakichś pryszniców, ale no, ludzie uznali, że to jest trochę zbyt czasochłonne i zbyt skomplikowane, więc musieliśmy uprościć te czynności do takich bardziej, powiedzmy, no, może nie automatycznych, ale wymagających mniej wkładu przez gracza. Gdybyśmy chcieli taki totalny realizm w jakiejkolwiek mechanice, czy wyburzaniu ścian, czy malowaniu, no to wyremontowanie jednego domu trwałoby kilkanaście rzeczywistych godzin, a wydaje mi się, że chyba jednak nie o to by chodziło graczom. W pewnym sensie to, o czym wspomniałeś, że jest, bo te mechaniki są uproszczone pod takim aspektem, że powiedzmy nie musisz ruszać kluczem, żeby dokręcić śrubkę, ale wszystkie elementy, które składają się na instalację danego urządzenia, są jak najbardziej rzeczywiste. Czyli jak przykręcasz, powiedzmy, pralkę, no to musisz najpierw odblokować bęben, odkręcając tam jakby tylną klapę, później wykręcając śrubę blokującą bęben, musisz to później przykręcić, odpowiednią rurę doprowadzić do odpływu i odpowiednią rurę tam doprowadzić do tego, żeby woda jakby, no żeby pralka mogła ciągnąć wodę. Więc te elementy są uproszczone pod względem czysto montażowym, natomiast staraliśmy się je przedstawić w jak najbardziej realny sposób. Więc tutaj już pewną wiedzę można czerpać i ktoś, kto na przykład nie wiedział, że trzeba w tej pralce odblokować ten bęben, albo że w gniazdku jest kilka kabelków, które trzeba podłączyć do niego, no to taką wiedzę zdecydowanie nabędzie. A co do modów i możliwości później jakby dodawania nowych rzeczy, czy nawet rozbudowania obecnych, to jak najbardziej mamy w planach. Pomysłów jest, tak jak wcześniej wspomniałem, no, cała masa i tak naprawdę też od jakiegoś feedbacku od naszych graczy będzie zależało, co wprowadzimy najpierw, co wprowadzimy później, no bo jednak no, gra jest głównie robiona dla graczy, więc chcemy, żeby oni czerpali z tego jak największą przyjemność, ale no, zamierzamy jeszcze nad grą na pewno pracować miesiące, a jeżeli się uda, to i lata, bo widzimy w niej potencjał. Tutaj nie kontaktowaliśmy się z żadnymi specjalistami. Proces tworzenia polegał na tym, że oglądaliśmy dziesiątki różnych filmików na YouTubie, jak zainstalować pralkę, jak zainstalować klimatyzację, jak wymienić zepsute gniazdko. No i patrzyliśmy krok po kroku, jak to się robi, jakie elementy się tam znajdują. No i na tej podstawie stworzyliśmy później modele i animacje do gry. Możemy malować ściany, możemy instalować różne urządzenia przez grzejniki, przez toaletę, przez prysznice, pralki czy klimatyzatory. Możemy wyburzać ściany, budować ściany. Wprowadziliśmy też do gry bardzo element, który budzi bardzo ambiwalentne uczucia. Jedni go uwielbiają, inni wręcz boją się wchodzić do pomieszczenia, gdzie są karaluchy. Jeżeli no w niektórych domach, jeżeli jest zbyt brudno, to mamy karaluchy, które się tam gnieżdżą, czy gdzieś na ścianie, czy na podłodze. No, mamy taki specjalny odkurzacz, który się je wciąga. No, myśleliśmy o tym, żeby je rozwalać młotem, ale jednak chcemy sprzątać, a nie robić więcej bajzu. Wraz z
część nasze biuro i wtedy stamtąd zarządzamy dalszymi jakby akcjami. Ale jeżeli tego nie zrobimy i zdecydujemy się sprzedać, no to pojawia się lista kupujących i każdy z nich jakby jeszcze podczas remontowania tego domu daje jakieś sugestie. Typu jeżeli na przykład wstawimy jakieś stare meble, to ktoś nam napisze, o, podoba mi się, lubię stylowe meble, a ktoś inny nam powie typu, no, będę się czuł jak u babci, nie podoba mi się to. Jakby to nam daje jakby takie poczucie, w którym kierunku idziemy. Więc, no i później jest aukcja. Każdy z tych kupujących daje jakby swoją cenę. No i osoba, która jakby oferuje nam najwięcej, no to jej sprzedajemy dom. Jest też możliwość negocjowania ceny. Jeżeli się jest w tym dobry, no to można nam całkiem sporo ugrać na tym. Można to na dwa jakby rodzaje podzielić. Jeżeli byśmy liczyli samych programistów, no i osoby jakby tam od marketingu i jakichś tam testerów typowo z naszej firmy, no to maksymalnie około 15 osób, a stały taki zespół to jest 7-osobowy. Natomiast no tutaj olbrzymią rolę jakby odegrali beta testerzy, bo rozsyłaliśmy tam kursze do bety, no i w betę zagrało około 10 tysięcy osób na przestrzeni ostatniego pół roku. No i jakby to było mega pomocne w tym, że no wysłali nam bardzo dużo feedbacku i sugestii, mieli jakby pomysły, co można by było zmienić, co można by było ulepszyć, więc jakby dzięki temu mogliśmy niektóre z takich pomysłów wprowadzić i też niektóre z tych pomysłów mamy na takiej liście to do, bo grę jakby cały czas rozwijamy, chcemy rozwijać, nie zamierzamy jej po prostu, w sensie nie wydaliśmy jej po prostu i nie zamierzamy jej odstawić, tylko no mamy mnóstwo pomysłów i jak tylko jakby ucichną te takie najważniejsze, powiedzmy, problemy powydaniowe, jeżeli uznamy tam drobne bugi, które wniknęły, to zaczniemy się zabierać właśnie za tworzenie większej ilości kontentu. Więc taką rzeczą, którą chcemy dodać w najbliższym czasie, to jest możliwość tworzenia własnego ogrodu. Tam przycinania krzewów, plewienia jakichś tam rabatek z kwiatkami. No, dużo osób nas o to prosiło, dużo osób o to pytało i jak najbardziej chcielibyśmy to dodać, więc myślę, że no, ciężko powiedzieć, ile nam to zajmie, ale na pewno będziemy nad tym pracować. Jakby widzimy tutaj duży potencjał do dodawania takiego kontentu jak i na zewnątrz i wewnątrz. Kierowaliśmy się budownictwem amerykańskim. Te pierwsze domki no, są zauważalnie takie typowo amerykańskie, jak w tych takich programach typu Extreme Home Makeover czy coś w tym stylu. Chociaż taka ciekawostka, osoby z Ameryki pytały się, czy będą amerykańskie domy, natomiast osoby z Europy mówiły, dlaczego wszystkie domy są takie amerykańskie, więc widać, trafiliśmy tutaj w taką ciekawą niszę domów, które nie są ani amerykańskie, ani europejskie. Pozwoliliśmy sobie umieścić takie smaczki w grze dla graczy, którzy powiedzmy są bardziej wymagający, którzy tą grę będą tak przechodzić od A do Z i szukać czegoś ukrytego. Są w niektórych domach ukryte pomieszczenia, których nie widać na takiej minimapie, która jest w rogu. I wyburzając odpowiednie ściany, jesteśmy w stanie się dostać do pomieszczeń, które, no tak jak wspomniałem, są wcześniej niewidoczne. No, nie będę zdradzał, co tam można znaleźć, bo tutaj już po prostu polecam poszukać i samemu odkryć tę niespodziankę, tak mi się to można nazwać. Do tego staraliśmy się też w niektórych nazwach, jak na przykład nazwach kupujących, nawiązywać humorystycznie do znanych postaci. Mamy też takich zabawnych kupujących, którzy powiedzmy narzekają na pewne aspekty zawsze przy każdej jednej aukcji, co staje się w pewien sposób takim atutem rozpoznawalnym. Czyli jeżeli wiemy, że powiedzmy Ding Hui, czyli chyba tak się nazywa jeden Chińczyk, zaczyna licytować, to on zawsze będzie narzekał na to, że jest trochę więcej niż, że chciałby trochę więcej niż jedną sypialnię, ale trochę mniej niż dwie. W grze jako przedmioty takie do umieszczenia mamy obrazy i daliśmy taką możliwość, że jeżeli do odpowiedniego folderu wrzuci się swoje grafiki, jakiekolwiek zdjęcia ulubione, nie wiem, obrazy jakichś twórców albo po prostu, nie wiem, zdjęcie z ostatniej imprezy, to jesteśmy w stanie jakby to włożyć do tego obrazu i powiesić sobie na ścianie, więc możemy też dodatkowo ten dom jakby tak pod nas sobie zrobić. Wiadomo, że to może być w jakiś sposób nadużywane i mogą się pojawić dziwne screenshoty, ale to wydaje mi się, że jest też takim no,
firma Plus chcieliśmy wymyślić jakiś ciekawy żart, no, jak każda firma, więc stwierdziliśmy, że dodamy opcję, w sensie nasz post na Facebooku, na naszych mediach społecznościowych opowiadał o tym, że dodamy do House Flippera DLC pod tytułem Apocalypse Flipper, gdzie przygotujemy swój własny bunkier nuklearny, żeby móc przygotować się na apokalipsę. No, jakby został żart przyjęty tak, jak żeśmy się spodziewali, czyli radośnie. Natomiast ciekawostką jest tutaj to, że to nie był żart i rzeczywiście w dniu premiery dodaliśmy też DLC Apocalypse Flipper i w niektórych domach są bunkry nuklearne, które mają swoje własne przedmioty, typu broń, generatory prądu, racje żywnościowe, a także dodaliśmy kupujących, którzy mają konkretne wymagania odnośnie tych właśnie bunkrów, w sensie mniej zależy im na kolejnej dużej sypialni, a bardziej zależy im na tym, żeby bunkier był dobrze przygotowany na apokalipsę. No i też dodaliśmy w achievementach w grze taki żart, który tutaj bardziej jest skierowany do publiki polskiej. Jeżeli zbuduje się dom taki wielorodzinny dla typowo sprzedawcy, który chce się tam wprowadzić z dużą rodziną, no to na tej karcie achievementu będzie taka ładna grafika dużej rodziny, a z komina będzie wylatywał dym układający się w 500+, tutaj ewidentne nawiązanie do naszych obecnych rządzących. Na początku studio pracowało tak na zasadzie, że przyjmowaliśmy zlecenia i pomagaliśmy innym tworzyć gry, czy później je promować, więc to nie były jakby do końca nasze gry. Taką w pełni naszą grę, którą stworzyliśmy od podstaw i wydali też sami, to był Pixplode. To było takie połączenie fizyki 2D w świecie 3D jakby. Ciężko to opisać słowami, ale no taka gra logiczno-zręcznościowa, powiedzmy. Pracujemy teraz też nad drugim tytułem, który jest ciekawą, ma duży potencjał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gra nazywa się Body of Evidence i polega na tym, że wcielamy się w czyściciela miejsc zbrodni. Tak, jakby gra zaczyna się od tego, że budzimy się w mieszkaniu, w którym jest ciało i dzwoni telefon jakby, i od tego się wszystko zaczyna. No i tam poprzez kolejne levele jakby dostajemy różne zlecenia. To jakby ten pierwszy etap, w którym znajdujemy ciało i musimy je ukryć, żeby tam ktoś go nie znalazł, powoduje, że nasz bohater, czyli ta osoba, w którą się też jakby wcielamy, zaczyna zajmować się sprzątaniem miejsc zbrodni. W tej grze jakby stawiamy głównie na czarny humor i ogólnie na naprawdę masę skojarzeń i z filmami, i z muzyką, i z grami, jakby takimi nawiązaniami. Praktycznie na każdym kroku, w każdej jednej planszy można znaleźć nawiązanie do jakiegoś takiego dzieła popkultury. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Grę planujemy wydać jakoś pod koniec tego roku 2016. I to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. A ja żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.